Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 7 modułu kursu Podstawy produkcji roślinnej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zasady wzajemnej zgodności są zawarte w rozporządzeniu Rady WE nr 73/2009. Podstawowe wymogi określono w załączniku drugim. Utrzymanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska w załączniku trzecim. Zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich, a także płatności otrzymywanych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zawartych w osi drugiej, to jest płatności rolno-środowiskowych, płatności ONW za gospodarowanie na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, płatności za zalesianie gruntów rolnych ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów. Podstawowe wymogi z zakresu zarządzania zostały podzielone na trzy obszary. Obszar A, który obejmuje zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, identyfikację i rejestrację zwierząt. Obszar B obejmujący zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie chorób, zdrowotność roślin. Obszar C, w którym zawiera się dobrostan zwierząt. Od stycznia 2009 roku wprowadzono kontrolę gospodarstw w omawianych zakresach i w przypadku nieprzestrzegania tych wymogów wprowadzenie sankcji pomniejszenia wysokości przyznawanych płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, to jest płatności. Z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, rolno-środowiskowych, na zalesianie gruntów rolnych. Załącznik trzeci rozporządzenia Rady WE nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku zawiera następujące kwestie dotyczące erozji gleby, substancji organicznej gleby, czyli utrzymywania poziomów substancji organicznej gleby poprzez zastosowanie odpowiednich środków, struktury gleby, utrzymania struktury gleby poprzez zastosowanie odpowiednich środków, zapewnienia minimalnego poziomu utrzymania oraz przeciwdziałanie niszczeniu siedlisk naturalnych, gospodarki zasobami wodnymi. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.